Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideo poradnika dotyczącego domku jednorodzinnego, fundamenty, że tak powiem, będziemy sobie teraz kontynuować, czyli część druga, jakby nie patrzeć. Zeszły lekkie zmiany, mianowicie dodałem sobie tutaj ścianę z ławą fundamentową, dorobiłem sobie tutaj jedną oś i przeniosłem wstępnie położenie tego komina akurat w to miejsce. Jeszcze zobaczymy, czy tego położenia w kolejnych częściach gdzieś nie zmienimy. Na razie tak to w ten sposób zostawmy. OK, czyli kolejną rzeczą, którą dzisiaj będziemy robić, to jest dodanie sobie tutaj jakichś zasypek, obsypek, izolacji tych fundamentów. I jak to będziemy robić? Zaczniemy sobie od może wypełnienia. Ja to robię narzędziem stropy, jednakże można to robić również modelowaniem terenu. Pewnie sposobów dojścia do tego jest kilka. Ja pokażę ten, którego zazwyczaj używam ze względu na późniejsze, że tak powiem, korzystanie z zestawień. Dobrze, więc jestem na poziomie minus 1, przejdę sobie na poziom 0. Jak widzicie, w tym momencie nie mam tutaj żadnego podrysu, gdzie te moje fundamenty się znajdują. Żeby to sobie włączyć, przejdę tutaj do menu właściwości i tutaj przy podrysie zakres widoku dam od poziomu minus 2 do poziomu 0 i damy sobie zastosuj. I jak widzicie, mam w tym momencie możliwość zobaczenia, gdzie to moje fundamenty się znajdują. Jednak nie mogę wybrać tych elementów. Aby to zrobić, musimy pamiętać, aby w prawym dolnym rogu mieć tutaj tą opcję wybierz elementy podrysu bez tego czerwonego X-a. I w tym momencie, jak widzicie, mogę wybrać ściany. Ale ja chwilowo zostawię sobie, żebym miał to wyłączone. I teraz tak. Jesteśmy tutaj. Przechodzimy do narzędzia strop, który jest w zakładce architektura. I będziemy sobie robić strop właśnie tak jakby z ziemi. Tworzenie nowych materiałów, ustawianie ich funkcji i tym podobnych rzeczy zrobimy sobie w osobnym, szybkim wideo poradniku. Przejdźmy teraz już do naszych dzisiejszych działań. Mianowicie za pomocą narzędzia prostokąt stawiam sobie tak na szybko. Ustawiam tą ścianę, aby była w odległości od tej linii tabem. To zmieniam. 58. Tutaj chwytam za ten punkcik. Jak widzicie, jestem w osi, tabem przełączam, do czego ma mi się ten wymiar łapać. Przestawiam sobie na 58. Tutaj również. I ostatni. Złapiemy sobie go odtąd. 58. OK. Mamy i teraz tak, od poziomu 0 odsuniemy się o 50 w dół. Dlaczego? Dlatego, że mamy ten strop domyślnie ustawiona grubość na 110 cm. Strop będzie nam się zawsze rysował w dół od poziomu, który mamy ustawiony, czyli od poziomu 0 będę szedł w dół. Jeszcze dodatkowo się odsunąłem o 50 cm. Dam zakończ i zobaczmy, co nam powstało. Tak? Wypełnienie tak jakby z tej ziemi. Dodatkowo teraz na poziomie 0 tworzę sobie przekrój przez całość. Zobaczmy, jak to wygląda w tym naszym przekroju. Wyłączę tylko nam jeszcze tutaj grube linie. Tak. I teraz, co my tu mamy? Będziemy na pewno sobie tutaj spójne. Będziemy musieli tutaj teraz zamodelować ten skos ziemi. Później wypełnienie też pod pewnym skosem z tym piaskiem. I na samym spodzie, tam, na samej górze, przepraszam, damy sobie naszą płytę, w cudzysłowie, fundamentową. Więc teraz tak, od czego zaczniemy? Skoro mamy już taki strop, to narzędziem model lokalny możemy sobie zrobić właśnie coś, co będzie też przypisane do grupy stropy, jednakże nie będzie rysowane w ten sposób, ponieważ strop rysujemy zazwyczaj w rzucie poziomu widoku, a tutaj potrzebujemy troszkę to obejść. No ale dobrze, ruszamy do tego, co mamy zrobić, więc przechodzimy na poziom minus 1, przechodzimy do architektura, komponent, model lokalny, wybieramy, do jakiej grupy ma należeć ten nasz model lokalny. Tak jak wspomniałem, będą to stropy. Napiszę sobie, że to będzie ziemia skos. OK. I teraz co? Będzie to nic innego jak wyciągnięcie po ścieżce. I teraz pierwsze co?
Nie mam żadnej gotowej ścieżki, więc najpierw muszę swoją naszkicować. Będę poruszał się po tym obrysie. I kolejna rzecz to jest, kiedy już mamy utworzoną ścieżkę, klikamy sobie tutaj naszego zielonego tika, OK. I kolejna rzecz to jest edycja profil. I teraz przechodzimy sobie do naszego stworzonego wcześniej przekroju. I będąc w nim, stworzymy sobie nasz profil, a właściwie ten skos, pod którym chcemy wyciągnąć tam ziemię. No ale dobrze, idąc po kolei, jesteśmy narzędzie, rysujemy linię, zostawmy sobie odławy fundamentowe około 15 cm. Dołączmy tutaj do tej naszej ziemi, tą stronę, tą linię, która nas oddzielała, dajemy sobie, usuwamy, OK. Jeszcze, że tak powiem, się tutaj jeszcze raz musimy kliknąć OK. W tym momencie sprawdzamy, czy nasz materiał to ziemia. Tak, jest ta ziemia, ale jeszcze się upewnimy, że wszystko jest OK ze szlafowaniem. Więc przejdziemy sobie tu w grafice, zobaczymy, czy jest to szlafowanie. Nie, to nie ta. Tak, to jest ta moja stworzona. Co do dodawania nowego materiału, komponentu, zrobimy sobie to w osobnym filmiku. No i teraz klikamy zakończ model, tak? Powstało mi to moje tak jakby rzecz, wokoło czego wykopałem sobie tą ziemię, która była tu na początku, żeby móc wykonać fundament, tak? W związku z czym kolejnym krokiem będzie stworzenie zasypki tutaj z piasku. I teraz, żeby to zrobić, podobnie posłużymy się modelem lokalnym i wyciągnięciem po ścieżce, więc przejdę na poziom minus 1, architektura, komponent, model lokalny, znowu niech to będzie jako strop, OK, piasek, skos, OK. Wyciągnięcie po ścieżce i dokładnie działamy tak jak wcześniej, czyli szkicujemy naszą ścieżkę. Op. Jest ścieżka, dajemy raz zielonym OK. Kolejna rzecz, edytuj profil, przechodzimy jeszcze raz do naszego przekroju i tworzymy nasze wyciągnięcie. Więc teraz tak, tutaj na pewno po linii do ściany. Tutaj do dołu, hop, hop, hop. Sprawdzamy nasz materiał, jest to ziemia, ale musimy to zmienić na piasek. W związku z czym ja tu miałem coś chyba wcześniej przygotowanego. Tak, piasek zagęszczony, OK. Ustawiłem materiał, klikam jeszcze raz OK, OK i zakończ model. Przechodzimy do widoku 3D i już coraz lepiej to nam się tutaj prezentuje. Więc teraz kolejna rzecz to jest jakby wyrównanie się jeszcze do poziomu wyżej. Na przekroju to pokażę, tak? Czyli tutaj jeszcze ta warstwa piasku zasypowego i dopiero ostatnią warstwą będzie ta płyta fundamentowa. Dobrze, więc teraz posłużymy się z poziomu zera narzędziem strop. Zmienimy sobie go tutaj na piasek zagęszczony. Odsunięcie to będzie minus 15. Grubość tej warstwy to 35 cm, więc akurat nam się wszystko matematycznie, że tak powiem, zgadza. Rysujemy na szybko prostokątem. Dajemy OK. Nie chcemy, aby nam się na razie nic dołączało. Przechodzimy do widoku 3D. Prawie, że już jesteśmy. Ostatni element do wypełnienia nam został. Przejdźmy jeszcze na przekrój. Widzimy, nasze te elementy są tutaj podzielone. W zakładce zmień mamy taką opcję jak dołącz. Dołącz geometrię. I teraz chciałbym do tej geometrii dołączyć tą. Jak widzimy, znikają nam tutaj te linie podziału. I teraz to samo zrobimy z naszą tutaj ziemią. Tak, zniknęły nam tu elementy podziału. Ta linia, którą tu widzimy, jest to linia, która odnosi się do naszego poziomu. Dobrze. W związku z czym mamy to w ten sposób już zrobione, tak jak wspomniałem, jeszcze ostatnia tutaj płyta. OK. Żeby to zrobić, przejdźmy sobie znowu na poziom 0. Po raz
Kolejny. Stropy. Niech to będzie płyta, fundament. Odsunięcie 0. Grubość powinna być 15. Tak też mam. Jeżeli chodzi o materiał, to na razie zostawiamy taki, jaki mamy, czyli beton wylewany na miejscu. Później będziemy ustawiać sobie te klasy w kolejnych etapach. Dobrze, czyli mamy OK. I kolejny raz prostokąt. Rysujemy. Zatwierdzamy. Nie chcemy, żeby nam się nic załączało. I mamy wypełnione jedno pole. Popatrzmy na przekrój. W przekroju prezentuje się to w ten sposób. Dobrze. To teraz tak. Wiadomo, kolejne pola zrobię za chwilkę podobnie i będziemy to oglądać w przyspieszonym tempie. Jeszcze chciałbym pokazać, jak sobie poradzić tutaj z izolacją, czy to termiczną, czy to przeciwwilgociową. Zaczniemy od izolacji przeciwwilgociowej. Czyli ja ją tutaj na przykład na potrzeby tego domku projektu pociągnę po prostu po zewnątrz, wywinę ją na ławę, z ławy do góry, po ścianie fundamentowej i na ścianę fundamentową. OK, żeby to zrobić. Nie będziemy robić tego narzędziem ściana, bo jeszcze mamy ten element tutaj, więc przejdziemy i znowu posłużymy się modelem lokalnym i wyciągnięciem po ścieżce. Więc przechodzimy do architektura, komponent, model lokalny. Tym razem ustawimy sobie grupę jako fundamenty konstrukcyjne. Klikamy OK. I niech to będzie nasza izolacja przeciwwodna. Dajemy OK. I teraz z poziomu zera bierzemy wyciągnięcie po ścieżce. Przepraszam, z poziomu minus 1 będziemy to robić. Wyciągnięcie po ścieżce, szkicuj ścieżkę i to będzie po obwodzie tego naszego budynku. Ścieżka ta musi tworzyć zamknięty kontur, żeby nam narzędzie zadziałało. I w tym momencie mamy to wszystko dookoła. Tak, zgadza się, objechaliśmy. Więc ścieżka OK. Kolejna rzecz to ten profil. Edytuj profil. Przejdziemy do naszego przekroju. Otwórz widok. Jesteśmy w tym miejscu i chcemy narysować naszą izolację. Skrótem UN. Ustawię sobie jednostki na milimetry, żeby mi się to chwilowo łatwiej rysowało. Dam OK. OK. I teraz tak. Załóżmy, że grubość tej naszej izolacji to będzie 2 mm. Tak? W związku z czym narzędzie linia. Hop. 2. Oj, nie podskocz się. Jeszcze raz linia. 2. Enter. Linia. Teraz powstała. Wcześniej miałem za daleko odsunięte, w związku z czym Revit mi jej nie narysował. Dorysujemy sobie tu dotąd. Odtąd się odsuniemy o 2. Damy sobie do dołu. Przedłużymy. To chwilowo usuniemy. Damy sobie tutaj takie powiedzmy klin. My to zrobimy w formie zaokrąglenia. Więc to będzie zaokrąglenie promieniem. Niech ten promień to będzie 10. Oj, za dużo. Więc musimy ten promień troszkę zmniejszyć. Niech to będzie 6. Hop, hop. Dajemy OK. Linie są otwarte na końcu, tak, bo nasz kontur jeszcze nie jest zamknięty. Dajemy kontynuuj rysowanie. I teraz wyciągamy naszą izolację. Tutaj jeszcze o 2 mm do góry. Ściana, pamiętam, że ma 24 cm w szerokości, więc ja tutaj to wywinę jeszcze na 26, czyli żeby sobie przejść jeszcze kawałek dalej. Ojej, 260 powinienem wpisać. Więc teraz sobie poradzimy w ten sposób, że tutaj jeszcze o 20. Kierujemy się na dół o 2. Dalej do dołu. I zamykamy nasz kontur. Zmieniamy nasz materiał na izolację.
Akcja. Wilgotność przeciwparowa to nie. Izolacja paro i podoszczelna. Mamy tu kilka, że tak powiem, możliwości do wyboru, ale my sobie zaczniemy od tej może. Tak jak mówiłem, materiały sobie stworzymy na osobnej osobnym wideo poradniku. Więc teraz klikamy OK. OK. Zakończ model. I mamy naszą izolację. Popatrzmy w 3D, jak to wygląda. Tak jak widzimy, mamy wszystko tutaj ładnie, w cudzysłowie, pomalowane na czarno, czyli widzimy, nasza izolacja przeciwwodna jest. Co dalej? Dołożymy izolację termiczną, będzie to styropian EPS, jakby na to nie patrzeć. Przechodzimy na poziom 0, zaznaczamy tą naszą izolację przeciwwodną, prawym przyciskiem myszy, ukryj widoku, elementy i narzędzie teraz ściana, czyli skrót klawiszowy WA, przypominam, i będziemy rysować naszą izolację termiczną. I teraz co? Jak widzicie, ja już mam tutaj te wszystkie po kolei elementy przygotowane w naszym template, który będzie w linku do ściągnięcia pod tym filmikiem. Będą udostępnione te wszystkie materiały, rodziny, z których korzystamy na potrzeby tworzenia tego projektu. Więc będę rysował sobie od poziomu minus 1 do poziomu 0 licem zewnętrznym. Tak. I wokoło. Tutaj troszkę za daleko, gdzieś nam to uciekło. Nie, jest tutaj dobrze. Nie chcę tutaj, żeby mi się coś łączyło. CS. Będziemy jechać dalej. Dobrze, czyli... A, już zaraz sobie to zmienimy. I teraz tak, skoro stworzyliśmy ścianę i zapomnieliśmy, zawsze możemy tutaj ją zaznaczyć, zmienić na minus 1 i do poziomu 0. Tak, przejdźmy na widok 3D. Jak widzimy, wszędzie nasz styropian jest tu już dookoła, także to jest w porządku. Przejdźmy teraz na nasz przekrój. I teraz co? Jak widzimy, te elementy nam się tu delikatnie na siebie nakładają, ale mamy narzędzie zmień, dołącz geometrię i w tym momencie mamy ładnie tutaj to wycięte. To samo zrobię tutaj z drugiej strony, czyli do naszej izolacji dotknij ładnie, dołącz. Czyli w tym momencie mamy stworzony tutaj tego typu przekrój i ja teraz będę tworzył dalej nasze wypełnienia poszczególnych pól, co będziemy oglądać na przyspieszonym tempie.
I popatrzmy, co otrzymaliśmy. Czyli mamy izolację termiczną, przeciwwodną. Dodatkowo mamy wszystkie warstwy w naszych fundamentach, zasypkach. I teraz jeszcze połączymy sobie geometrię. Czyli to z tym, to z tym. Cofniemy sobie przekrój. Do tego momentu przejdziemy na przekrój. Załącz to z tym, to z tym, to z tym. Oj, nie tak. To z tym. I teraz praktycznie ostatnia rzecz. Jeszcze raz przesunę przekrój, żeby ten ostatni tutaj połączyć. Ten dołącz. To z tym. I OK. I teraz tak naprawdę, po co ja to tak wszystko robiłem, tak w miarę dokładnie, rysowałem tą izolację, nie pokazywałem jej tylko w szczególe. Mianowicie chciałbym wam pokazać, dlaczego to robię. W zestawieniach później bardzo łatwo mogę sobie sprawdzić, ile danego materiału będę potrzebował. I tak na przykład stworzyłem sobie zestawienie materiałów fundamentu. I w nim widzę, ile mam pewnych łap fundamentowych, ale też od razu będę widział, ile metrów kwadratowych mam tej izolacji powierzchni, tak? I to jest mi potrzebne. Zestawienia będziemy sobie też omawiać przy okazji innego filmiku, bardziej pod koniec już naszego domku, ale popatrzmy na zestawienia materiałów stropu. Tak samo te wszystkie tutaj piaski, ziemie, które potrzebuję, mam. I dzięki temu będę mógł mieć później zamówioną odpowiednią ilość, policzone odpowiednie koszty poszczególnych materiałów, ale to będzie w następnych odcinkach. Chciałbym, żebyśmy sobie pamiętali, że mamy narzędzie dołącz, ściana WA, AL, czyli wyrównaj, i w ten sposób mamy stworzone kompletne już fundamenty. Jeszcze teraz na przyspieszonym filmiku na koniec pomaluję te słupki dookoła, żeby nam się utrwaliło, jak tworzyć to wyciągnięcie. W tym celu przesunę sobie nasz przekrój tutaj w obrębie tych słupków, żeby się znajdował. I będę po kolei działał, czyli architektura, komponent, model lokalny. Chwilowo nie chcę nic zapisywać. Fundamenty konstrukcyjne, bo do tego przypisuję sobie izolację. Chwilowo wyciągnięcie. Jeżeli Revit by nam wyrzucił do zmień, gdzie mamy od razu zakończ, anuluj model, to pamiętajmy, że musimy się przenieść do utwórz. Wyciągnięcie po ścieżce. Szkicuj ścieżkę. I to. Dajmy OK. Chcielibyśmy zedytować profil. Możemy to zrobić z widoku elewacji w sumie. I teraz niech to będzie nasz materiał. Izolacja. Zabezpieczenie przed wilgocią. OK. Dajemy sobie zmianę jednostek znowu na milimetry. Tak, i widzimy, że nasz słupek również został pomalowany tą izolacją przeciwwilgociową. Także to tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!